Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z demontażu. Jesteśmy u mnie na warsztacie, w rękawiczkach od Łukasza. Pozdrawiam. Jeszcze raz dziękuję. Dzisiaj na warsztat wpada ten statecznik. Ci, którzy oglądali, ostatnio był znaleziony. Także co, bierzemy się za ważenie tego. Oczywiście standardowo nie widać. O, teraz będzie widać, tak ustawię wagę. Ten statecznik waży, wróć, 0. Kilo 840. Można by to było oddać na złom, pewnie coś koło złotówki, byłoby złoty 84. Ile na tym zarobimy, czy na tym zarobimy, dowiecie się w dalszej części odcinka, także zapraszam Was serdecznie. A ja co, biorę się do roboty. No i niestety niemiła niespodzianka, jest to zalane. Przy okazji pozdro Saracen, przyjacielu, bo rozmawialiśmy kiedyś o tym. Jest to zalane. I co tu teraz z tym zrobić? Ciekawy jestem. No zobaczcie, to nijak... O, może? Jakby to odpuknął? No w każdym razie jest to zalane. Na pewno jest miedziucha w środku, ponieważ już widać, że to jest stare. No co, biorę się dalej do pracy, bo jestem ciekawy, jak sam jestem ciekawy, jak to rozebrać. W końcu przyjechaliśmy z tym do studia, bo ja nie mogę sobie z tym poradzić tam. Także co, bierzemy szlifierkę, pozdrawiam widza, tniemy to chyba na pół i później będziemy spróbować wydobywać tą miedziuchę w dalszy sposób, bo ja nie widzę na to innego sposobu. Jest to tak zalane, że także tniemy. Nic na siłę, lekko mocno.
Dobra, kulimadła. Bez szlifierki to nie robota. Uwaga, wjeżdża, włączamy. No i co? Zaczynamy od standardowo od złomu. Złom na wagę, miedziuszki trochę też jest. Całość, nie pamiętam już, coś koło 2 kg to ważyło w sumie. No bardzo dużo było żywicy w środku. Jak szlifierką robię, żeby uważali, że śmierdzi. No nie będzie 1,5 kg. Kilo 385 po złotówce, wiadomo, złoty 39. No i została miedziuszka, bo w środku nic więcej nie było. Złom trafia oczywiście do złomu. Tak miedzi przybywało. Tak, jak złomu, nie? I miedziuszka. 225 gram po 33. 7,58 całość 8,97 jest trochę roboty, ale odzysk. Miedziuszka trafia do miedziuszki i wiadro się zapełnia czerwone. Pozdro Flaming. Uwaga na bok, wiaderko powoli się zapełnia po keczupie, tak. Także demontaż ciężki, ponieważ było to bardzo zalane, bez szlifierki, no praktycznie nie do ogarnięcia. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce do góry. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego, hej. Wlepki od kanału Dario, o coś tu jest napisane. Od Dario dla Marcina, no. Od Dario dla teścia. Dwie wlepki od Dario, magnes neodymowy. Kto oczywiście Dario nie zna, zapraszam do niego na kanał. Pozdrawiam Cię przyjacielu, Was wszystkich pozdrawiam. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału tam na dnie, o subskrypcji kanału Dario i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dario, bardzo dziękuję. Trzymajcie się ciepło, cześć.